Jak wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK, przyznanie przez premiera 250 milionów złotych z funduszu reprywatyzacji spółce elektromobility Poland na stworzenie Izery, która miała być pierwszym polskim samochodem elektrycznym, było działaniem nierzetelnym i niosącym ze sobą ryzyka co do gospodarności wydatkowania środków publicznych. Zostały one przekazane spółce w drugiej połowie 2021 roku, a w konsekwencji jej większościowym właścicielem stał się Skarb Państwa. Premier podjął taką decyzję, mimo że struktura pozostałej części finansowania projektu opierała się na niepewnym źródle.